100 ostatnich lat pokazało nam, że jeżeli Polsce coś grozi, grozi agresja, zagrożone są polskie granice lub jej stabilność, to tak naprawdę groźba dotyczy nas wszystkich. Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam, mówił brytyjski premier Boris Johnson. Panie ministrze, czy to ważne słowa? Czy Wielka Brytania wychodzi z tego partnerskiego testu zwycięsko? Różnie było w historii, w naszych relacjach polsko-brytyjskich, różnie było z odpowiedzialnością Brytanii, wkładem w historię światową, ale ja uważam od lat i przypomnę Państwu, że w moim pierwszym expose na początku 2016 roku jako minister spraw zagranicznych wskazałem Wielką Brytanię jako głównego sojusznika w Europie w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. Wskazywałem na Niemcy jako partnera handlowego, natomiast Wielką Brytanię jako tego sojusznika. I wówczas z Borisem Johnsonem, który potem w 2017 był ministrem spraw zagranicznych, próbowaliśmy stworzyć taki tandem, między innymi w kwestiach ukraińskich. Tworzyliśmy na poziomie ministrów spraw zagranicznych taki pierwszy trójkąt: Polska, Wielka Brytania, Ukraina. Odwiedzaliśmy wtedy Kijów, rozmawialiśmy z prezydentem Poroszenką, z ministrem spraw zagranicznych i tak dalej. Cieszę się, że potem w czasie, kiedy zapadły decyzje szczytu natowskiego w Warszawie o rozlokowaniu wojsk natowskich na flance wschodniej, jednym z państw, które przysłało również kontyngent do Polski, była Wielka Brytania. Panie ministrze, teraz Brytyjczycy mają przysłać także jeszcze dodatkowych 350 żołnierzy, którzy mają nas wspierać. Pytanie, czy ta postawa, którą prezentują teraz Brytyjczycy, to jest taka postawa, z której przykład powinni brać inni nasi partnerzy, jak chociażby Niemcy czy Francuzi? Tak, oczywiście to jest postawa solidarności w kwestiach bezpieczeństwa wtedy, kiedy nasza flanka wschodnia jest zagrożona poważnym konfliktem rosyjsko-ukraińskim, a być może również innymi incydentami rosyjskimi, które Rosja może zainicjować w naszym regionie. Współpraca z Wielką Brytanią ma też jeszcze inny wymiar. Pamiętajmy, że Brytania wyszła z Unii Europejskiej i chcąc ją utrzymać w kontakcie ze starym kontynentem, z Europą, no to ten wymiar bezpieczeństwa, chociaż jest poza Unią, jest bardzo ważny, bo to jest ważne państwo, to jest mocarstwo światowe, mocarstwo nuklearne, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysoka technologia, to jest centrum finansowe świata, jedno z kilku centrów finansowych świata. Mamy tam olbrzymią Polonię, ponad milion ludzi. Polski jest drugim językiem na wyspach, więc to są liczne aspekty, które powodują, że powinniśmy bardzo blisko współpracować z Wielką Brytanią. Panie ministrze, politycy, także polscy politycy spotykają się z europejskimi przywódcami. Chodzi między innymi o sytuację na Ukrainie. Andrzej Duda ostatnio spotkał się z Olafem Scholzem czy Emmanuelem Macronem. Mówił o tym, że musimy znaleźć takie rozwiązania, żeby uniknąć wojny. W podobnym tonie wypowiadali się także Olaf Scholz czy Emmanuel Macron. Wszyscy mówili o jedności i solidarności. Jest bardzo dużo pięknych słów, bardzo dużo takich gestów świadczących o tej jedności. No ale pytanie, co z konkretami? Czy panu tych konkretów nie brakuje? Ja najpierw chciałbym poprosić, żeby nie używać takiej narracji rosyjskiej: sytuacja na Ukrainie bądź kryzys na Ukrainie. Mówmy o otwarcie, o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, bo te kryzysy, które przeżywa Ukraina, są spowodowane agresją rosyjską na Krym, aneksją, rebelią w Donbasie inicjowaną przez Rosję. Więc mówmy o tym. Teraz odpowiadając na pani pytanie, tak, wydaje mi się, że to, czy powtarzamy jakiś taki chocholi taniec z 1938 roku, z czasów konferencji monachińskiej, gdzie doszło do podziału Czechosłowacji. Wtedy też, chcąc uniknąć wojny, poszliśmy na taką politykę appeasementu z ówczesnym agresorem. Więc brakuje mi stanowczych, nie tylko działań retorycznych, ale kroków. Ja wielokrotnie powtarzam, są potrzebne trzy kroki, żeby zapobiec tej wojnie. Po pierwsze,
odebrać Rosjanom dochody, jakie czerpią ze sprzedaży między innymi gazu, a które zapewniają im możliwość prowadzenia agresywnej polityki. Drugi krok to wzmocnić flankę wschodnią. To się na szczęście dzieje. I trzeci krok to wzmocnić Ukrainę pod wieloma względami, również wojskowym, aby pozwolić się Ukrainie bronić. To jest połowiczne działanie, bo niektóre państwa działają w tym kierunku, niektóre nie. Panie ministrze, tymczasem Joe Biden prosi o natychmiastowe opuszczenie terytorium Ukrainy. Zaapelował o to w wywiadzie w telewizji NBC News. Powiedział także, że sprawy mogą zacząć rozwijać się w szaleńczym tempie. Czy to jest bardzo niepokojący sygnał, panie ministrze? No tak, jeśli to jest taki publiczny apel, nawoływanie do opuszczenia Ukrainy, a przecież Amerykanie mogą wiedzieć więcej od nas, mają większe możliwości monitorowania tego, co robi armia rosyjska. To znaczy, że ta koncentracja wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą od strony rosyjskiej, jak i od strony białoruskiej jest poważnie już przygotowana do jakiejś akcji zbrojnej. I to może być akcja zbrojna na szerszym terytorium Ukrainy i w związku z tym taki apel o wycofanie. Trochę paniczny, wydaje mi się, powinien być skoordynowany z nami, z Ukraińcami, aby zapewnić cudzoziemcom bezpieczeństwo. No ale ja bym wolał, żeby zamiast wycofywania się z Ukrainy szła pomoc, która by prowadziłaby do uniknięcia tej wojny, która odstraszyła do Rosji. Panie ministrze, jaka pomoc? Konkretnie jaka to powinna być pomoc? Tak jak wspomniałem, przede wszystkim zabrać Rosjanom dochody, aby nie mogli prowadzić tej wojny. Następnie wzmocnić zarówno naszą flankę, jak i Ukrainę, aby ewentualna agresja rosyjska była tak kosztowna dla nich, że się nie opłacała. Po prostu nie warto by było zajmować jakieś terytorium ukraińskie, bo koszty, straty byłyby na tyle olbrzymie, że Putin nie mógłby tego sprzedać w Moskwie jako zwycięstwo rosyjskie. Panie ministrze, kończąc ten wątek rosyjsko-ukraiński, pana zdaniem, jaki będzie teraz kolejny krok Władimira Putina? Tylko proszę o krótką odpowiedź. No Putin będzie chciał wygrać tę wojnę i chciał wyjść z twarzą, więc on może zająć jakąś część terytorium, na przykład Donbas. Ale to by oznaczało krach jego polityki dzielenia Ukrainy na strefy autonomiczne, federalizacji i tak dalej. To skomplikowana polityka, to krótko, trudno odpowiedzieć, ale należałoby zacząć od tego. Panie ministrze, a pana doświadczenie międzynarodowe co podpowiada? Czy ten scenariusz jest w ilu procentach realny, czyli interwencji zbrojnej? No on musi wyjść z twarzą, jak powiedziałem. On w tym roku świętuje stulecie powstania Związku Radzieckiego, jego umiłowanego dziecka. Rozpad Związku Radzieckiego był przez niego określony jako największa tragedia w historii świata i oczywiście Rosji. Więc on musi coś wygrać. Albo wygra kolejne ustępstwa Zachodu, Nord Stream 2 i inne zobowiązania wojskowe, to znaczy politykę appeasementu, albo uszczknie coś z terytorium Ukrainy, sprzeda to jako zwycięską małą wojenkę. To są dwa scenariusze. Albo zaspokoi się ustępstwami Zachodu, albo jakimś małym zwycięstwem nad Ukrainą. Tutaj zamykamy ten temat. To teraz o ofensywie politycznej prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda stworzył projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent w ten sposób wyciąga rękę w stronę Komisji Europejskiej. Pytanie, czy rząd, czy Zjednoczona Prawica powinny tę rękę podtrzymać i poprzeć ten projekt prezydenta Andrzeja Dudy? No to jest dylemat. Ja uważam, że w ogóle nie powinniśmy rozmawiać z Komisją, dlatego że wymiar sprawiedliwości jest wewnętrznym aspektem każdego państwa członka Unii Europejskiej. On nigdzie nie jest zdefiniowany w żadnym prawnie żyjącym dokumencie, ani tym bardziej w traktacie, więc żadna komisja, żaden Trybunał Sprawiedliwości, żadna inna instytucja Unii Europejskiej nie ma prawa się wtrącać. Każde państwo Unii Europejskiej organizuje wymiar swojej sprawiedliwości według swoich kryteriów. W związku z tym mamy 27 wymiarów sprawiedliwości. Nie ma modelowego wymiaru sprawiedliwości Unii, nie ma prawa unijnego, które to dotyczy.
W związku z tym mamy dylemat. No, prezydent ryzykuje, no, uwiarygadnia w ten sposób komisję, daje jej prawo do tego, żeby oceniała, rozstrzygała. Ja myślę, że komisja się tym nie zaspokoi i będzie dążyła, żeby było jak było, że tak powiem, aby wrócić do 2015 roku i wycofać wszystkie reformy, a co więcej, aby obalić rząd. To jest rozgrywka ideologiczna. Tu nie chodzi o jakąś poprawę wymiaru sprawiedliwości. Tu chodzi o to, żeby zaszkodzić temu rządowi i żeby ten rząd upadł. Kto chce tego, żeby obalić ten rząd? Komisja Europejska, panie ministrze? W Europie dominuje w dyskursie politycznym lewicowo-liberalny przekaz. Większość tych polityków, proszę wyobrazić, że teraz z Parlamentu Europejskiego chce pojechać do Polski komisja, która rzekomo chce badać kwestie Pegasusa i tak dalej, ale otwarcie mówi, to jest hiszpański polityk Pons, który mówi, on chce pojechać pomóc Polakom obalić ten rząd, zmienić ten rząd. No to jest absurd, to jest jakiś wybryk polityczny. Panie ministrze, tutaj w tym temacie stawiamy kropkę. Posłuchajmy teraz ostatniego, czy też najnowszego spotu Donalda Tuska. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, do waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to jest rząd PiS-u. To jest ich kompletnie niezrozumiały upór. Oni ostatnio, no, ich liderzy, pan Bielan, pan Ziobro, wprost powiedzieli, że Polska powinna zrezygnować być może z tych pieniędzy i w ogóle wycofać się z tego funduszu. Ich być może na to stać. Ale polskich rodzin, polskich firm nie stać na takie idiotyzmy. Tak, proszę państwa, to jest nie do zrozumienia. To nie są patrioci, to są idioci. To nie są patrioci, to są idioci, mówi Donald Tusk w swoim najnowszym spocie. Co pan odpowie na takie słowa, panie ministrze? No tak samo, że to jest idiotyczny spot i idiotyczne zarzuty, dlatego że problemem są decyzje Komisji Europejskiej. To są pieniądze, które myśmy pozwolili Komisji Europejskiej zarobić. To myśmy pozwolili, myśmy dali Komisji prawo nakładania podatków zewnętrznych i zawierania pożyczek. I z tych decyzji naszych Komisja uzbierała na ten fundusz obronny, który powinniśmy uzyskać. Jeśli Komisja go blokuje, to blokuje go na zasadach politycznych, jak już rozmawialiśmy, dlatego że jej się rząd nie podoba. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby te pieniądze były, dlatego że nie ma żadnych merytorycznych zarzutów do planu, jaki o plan odbudowy, jaki przedstawiliśmy komisji. Nie ma też żadnych zarzutów wobec Polski odnośnie korupcji, defraudowania funduszy europejskich. Jesteśmy liderem w wydatkowaniu zdrowym i sprawiedliwym tych pieniędzy. Więc błąd leży po stronie komisji, która, jak powiedziałem, bawi się w ideologiczno-polityczną rozgrywkę z polskim rządem. I Tusk bałamuci tutaj społeczeństwo. On powinien robić wszystko wraz ze swoimi politykami w komisji, aby działać na rzecz własnego kraju, a nie przeciwstawiać się interesom polskim tu w Brukseli. On przeciwstawia się polskim interesom w Brukseli. Panie ministrze, tymczasem Parlament Europejski powoła komisję śledczą do spraw stosowania Pegasusa w krajach unijnych. Roman Giertych wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim i oto co powiedział. Budowanie państwa autorytarnego zaczyna się od niszczenia kontroli demokratycznej nad służbami specjalnymi i nad prokuraturą. Po prostu prokuratura i służby stają się narzędziem polityki, walki politycznej, a nie narzędziem realizacji wymiaru sprawiedliwości. Tak mówił Roman Giertych. No i co pan na to, panie ministrze? Czy zaczyna się w naszym kraju budowanie państwa autorytarnego, jak to zasugerował mecenas Giertych? Nie, to Giertych należy też do jakiejś grupy frustratów, którzy plują na Polskę i martwi mnie to, że robią to również za granicą. Polska jest normalnym, demokratycznym krajem. Od wielu lat mamy normalne, demokratyczne wybory. Władze polskie są akceptowane przez wszystkie instytucje międzynarodowe, chociaż, jak powiedziałem, ideologicznie się z tymi władzami nie zgadzają. Polskie władze mają demokratyczny mandat, są wybrane w normalnych wyborach. A ta komisja, jak powiedziałem tutaj w parlamencie, i próba przyjazdu, takiej wycieczki do Polski jest po prostu wybrykiem politycznym.
służby ponad 100 krajów mają Pegasusa, a kolejne inne kraje mają podobne instrumenty. Od lat są stosowane w Polsce zgodnie z regułami, nadzorowane to wszystko przez prokuraturę, przez sądy i nie ma żadnych podstaw, aby wszczynać taką hucpę przeciwko Polsce.